Hej, z tej strony Sana. Wracamy do Ice Midale'a. Będziemy dalej badać te wieże. Zobaczmy, co jest na następnym piętrze. Zapewne będzie tam tona elfów. Więc od razu kula ognia. Trochę to źle zrobiłem, bo ta cała armia się pojawiła dopiero teraz, jak uderzyłem oficerów czy cokolwiek to jest. Dobra, ale się poskładali. Prawie wszyscy. Tego trzeba dobić. Mana potentis paro. Tu mamy gdzieś maga. Bacio, bacio, ferere. O, dostał nożykiem, znaczy strzałką. Teraz już w ogóle się rozpadł na kawałki. Pewnie z drugiej strony też będzie coś takiego. Na stole coś jest. Kolejne części do jakiejś maszyny. I mieczek. Dobra, muszę to posprzątać. O, to jakaś nowa broń. Skimirat Wakizashi Ninja to dla nikogo z mojej drużyny niestety. Tą postacią podniosłem. Kamienna skóra. Lodowa lanca. No, nie udało się, to trudno. Jeszcze ten klejnot schowam. Coś jeszcze? Chyba nie. Nie wiem, czy tutaj można bezpiecznie odpoczywać trzeci raz i żadnej pułapki, ataku, nic. Okej, okay, tutaj można od razu przejść na następne. Oczywiście rozejrzymy się najpierw. O, ktoś tam siedzi. Cienisty elf, oficer. Trochę bije. No i goni tą złodziejkę, no. Uparciuch. Następny. Złożył się. No tutaj dwóch naraz. Przynajmniej żadnych pułapek nie ma nieprzyjemnych. Tajemnicza mikstura się trafiła. No jak to nie masz miejsca?
to i tak wszystko. To do niej, okej. Trzeba to poogarniać, bo ten burdel będzie jej dar życia. Można się uleczyć. Jednoręcznie. A to co to jest? Czarny napar. Usuwa zmęczenie. No mój miecz jest lepszy chyba. 14-19 plus ten kwas, ale tym mógłbym się leczyć. Dobra, niech będzie ten leczący. A tu już mamy ostatnie piętro. Jeżeli znajdziemy jakąś wodę, nasiona lub zwierzątka, można tutaj to przynieść i on będzie szczęśliwy z tego powodu. Warte zapamiętania. Tutaj był handlarz. Sprzedam mu złom i pójdziemy do tej wieży. Po kolei sobie zbadamy. Nie zakliknąłem. Chrzan jeszcze kusza. Doczekam na jakiś łuk. A, to są dla kapłana. Jednak jest też na sprzedaż. O, już tutaj pójdę, co za różnica. I tak obie wieże będę musiał zbadać. Więc kolejność bez znaczenia. Pani.
coś się zapętliło. Okej. Święcona woda. Jak znajdę, to i przyniosę. Okej, udało nam się dostać zadanie kolejne. Chodźmy na górę. No i dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę się tutaj stało. Banda elfich magików. No i znowu goni za tym magiem. Cholerne upierdliwce, no. Biegają za magami albo złodziejami. No, tragedia po prostu. Nie chcą celu w ogóle zmieniać. Dopiero jak jakiś atak wejdzie, to zmieniają target. Ale problem jest w tym, że jak tak biegałem, to się ich nie da dogonić. Jestem za młody znowu. Jakieś iskrzenia. Można zadać od elektryczności obrażenie. To jest od kwasu. No, ciekawa broń. Tutaj kolejna horda. Chyba nie dosięgną. Ale kolejne piętro wyczyszczone. Jestem dosyć zadowolony z tego. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Kolejna część mechanizmu. Zgadza się. Tekstura zmiany siły. Zwiększa zręczność, obniża siłę. Czas działania stały. Czy komuś by padało to dać? W sumie jej mogę. Bardziej się zręczność magowi przyda niż siła. Wejścia zręczności. Nieźle. No i nie do tego pojemnika, co chciałem, rzuciłem tę miksturkę. Musi być oczywiście porządek. Większe pomieszczenie chyba.
więc rzucę buffy. Najdłużej trwa. Pomyślałem, że otworzę po prostu wszystkie te pokoje i spróbuję w ten tradycyjny, już sprawdzony sposób się ich pozbyć. No trzeba to podwalić na środek praktycznie. Okej, to ostatnia. Trochę ją rozwaliło na kawałki znowu. Ładny widok. Naprawdę wrażenie. O, pierwszy raz przerwali mi odpoczynek. Coś nowego. Muszę porządnie odpocząć. Muszę tu przeszukać. Bo nie wiem, czy nie będzie kolejnych części. No proszę, koniec miejsca. Części nie ma, ale jest chyba woda święcona. Więc też jest dobrze. No dobra. Co my tu mamy? Jakiś amulet. Księżycowy łuk. Pozwala rzucać szukanie pułapek i poznanie charakteru. Bezużyteczny. Zaklęcia to do niej. Beczułka święconej wody. To się przyda. Jeszcze jakiś pierścień. Sanktuarium. Właściwości ładunku w sanktuarium. Można rzucać jeden czar. Ma tylko 5 ładunków. Czyli też dno. Ona coś miała. Sporo tych mikstur. Natomiast co to jest? Eliksir oczyszczenia. Może być. Prawie jak napar z mumii. Aha, to też nie jest dla maga. No dobra, można wracać. I zbadać ostatnią wieżę. Musiałem przyspieszenie, żeby nie przedłużać.
O, o wiele ładniej. Miło jest komuś pomóc. I ostatnia już wieża, no. Czwarta. Nie dostała przyspieszenia i się wlecze. Co my tu mamy? Aha, musimy wybić wszystkie elfy w tej wieży i zapewnić im spoczynek. A tu mamy orków więzionych. I nawet jednego ogra. Chowali trochę miedziaków. Nie ma jeszcze odpoczywać, ponieważ jest to bezpieczne miejsce. O kurczę. Trochę było tych żołnierzy. Wyrównałem lekko szansę. Są dwa przejścia dalej. No, znowu się nie udało wypłacząć. No teraz wszystko gra. Aha, nie da się skorzystać z tych schodów, trzeba iść tędy. O, kurczę. Dobrze, że są tak w grupie, to łatwiej będzie ich zabić. Wszyscy od razu się poskładali. Miło patrzeć na to. To zaklęcie już chyba znam, jednak nie. Ten drugi czarowny chyba zna. To na czwarty poziom. W sumie może być zamiast tej zgrozy, czy co to tam było. Kolejny ciekawy przedmiot. Ognista tarcza. Laur przychylności. Klasa pancerza plus 1 charyzmy. Nie jest to pancerz, więc może to nosić. O, nawet widać to na postaci, wow. Fajnie.
co jest tu dalej. Aha, można wyjść na zewnątrz. Póki co, chodźmy na górę. I tak jesteśmy na zewnątrz. Pajączki. Widzę, że jedna osoba już ma na sobie chorobę. Czy ja mam jakieś leczenie chorób? Owszem, mama. Na szczęście. Manas potentis parum. Książka. Zaklęcie. Jeść hipogryfa z dłoni, może być. Biorę ze sobą. Pole teleportacyjne. No i się udało. Chociaż niezbyt użyteczne zaklęcie. O, nie udało się odpocząć. Trochę przypiekłem swoją drużynę, ale wszyscy żyją. Nie ma co narzekać, prawda? No, rzeczywiście niezły damage robi ta jego umiejętność. Aż się nie spodziewałem. Ten obszar ją wycelować. To nie jest łatwe. Manas potentis parum. Szczególnie jak mag jest z tyłu, to w ogóle nie ma szansy, żeby to zrobić. Okej. Most wyczyszczony. Drzwi się same otworzyły, a w środku elfy. Niespodzianka. Trochę to nie wyszło. Żeby ktoś mi przyjrzał. Bo pani magiczka... Nie ma mózgu. Się źle ustawiła. Oj, nie spojrzałem na życie. I umarła. No jeszcze jej przypieprzył, no. Widzieliście? Koniec zabawy, po prostu przyspieszenie i żegnanie.
Manus potentis. Pajęczynę zdążył rzucić. Ale to już wszystko. Będzie odpocząć znowu. Chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już się nie da. Ale nie mogę, bo działa zaklęcie. Co to za kij? Laska dłoni. 1K6 plus 3. A to wszystko. Zaklęcia niech idą do niej. Jakaś dziwna kulka. Zwiększa odporność na magię o 5%. Może to nosić. Nie widzę przeszkód. Znajdziesz to zaklęcie. Jeszcze ta książka. Co z nią? Dziennik Iveina. Dobra, przyda się. Przyszłości. A w końcu ktoś, kto nie jest wrogiem. No, niestety nie ma tu żadnych skarbów. Możliwe, że nie wiecie, po co biorę te książki. Dlaczego mi to wyrzuciło? To już tłumaczę. Chyba ten Elficzar, znaczy nie Elficzar, no księżyc, tylko mag Fuldahar, którego można kupować zwoje i inne takie rzeczy. Chciał właśnie Elfie księgi, że mu przynieść, jak jakieś zdobędę. Okej, to już wszystkie można przejść wyżej. Chyba ten elf, którego szukaliśmy we własnej osobie. Czy można z nim porozmawiać? Uwolnijcie mój lub uwolnijcie
Mój lud, astrolabium, wiruje, kręci się. Wciąż brakuje. No, trochę się już zaczęło kręcić. Ale chyba brakuje jeszcze części, którą ma ta elfka. Chodźmy do niej. W ostatnią część. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest ostatnia pewność, to oczywiście nie mam. Gdzie tu jest zejście? A, tutaj na most trzeba iść. Trochę się pogubili. Musimy ją zabić. Udało się. I mamy kolejną część. Plus jakieś buty i pierścień. 15 do krycia się to dla złodziejki. O, świetna rzecz. Po prostu genialne. Tylko szkoda, że dla całej drużyny tego nie mam. Aha, ten pierścień jest tylko dla łowcy, to nic z nim nie zrobię. Tutaj wpadł poziom. O, mogę jedno zaklęcie z 5 poziomu. Odporność na magię. To moje ulubione. Słup ognia. Mamy zrobić. Poczeka do rana. Czas odpocząć. Aha, jeszcze brakuje. Witajcie, poszukiwacze. Można z nim już porozmawiać. Wybaczcie mi, muszę zebrać myśli. Kim jesteście? Co tu się wydarzyło? Oczywiście, szlachetni poszukiwacze przygód. Poświęciliście wiele sił i odwagi, by dotrzeć tak daleko. A poza tym udało się... Świetnie. Jak mówi legenda, klejnot serca posiada potężność. Czego chcecie dowiedzieć się od klejnotu serca? Więc dostaniecie to, czego szukacie. Uwolniony od umanów dręczących serca. Jego umysł, przeklęty elfi lord w końcu mógł przyłączyć się do bohaterów, by pomóc im w wypełnieniu ich misji. Przekazawszy Larelowi klejnot serca, drużyna w skupieniu obserwowała, jak ten rozpoczyna poznanie.
Nieumarły czarodziej zacisnął kościste dłonie na klejnocie i uniósł go w górę. Spojrzał w skupieniu w głąb klejnotu i wyszeptał szereg dziwnych inkantacji. Iskra światła rozbłysła w klejnocie, jak gdyby promień słońca rozlał się po jego powierzchni. I nagle w lustrzanych fasetach kamienia pojawił się wizerunek posągu. Najwyraźniej był to swego rodzaju pomnik, przedstawiający elfa i krasnoluda siedzących obok siebie na podwójnym tronie. Nawet gdyby klątwa Labelasa odebrała mi wzrok, i tak zdołałbym Strzeżcie się tego miejsca, jeśli zamierzacie wyruszyć do tego matecznika krasnoludzkich zdrajców. To zaznaczę jego położenie na waszej mapie. Ponadto mogę was tam przenieść, jeśli ty, moja ukochana córka. Widzę, że sumiennie przeszukaliście ruiny dłoni. Ostatnie zapiski mówią, że chciała znaleźć sposób, by odnowić przymierze z tymi przeklętymi. Głupcy! Czy nie możecie tego pojąć? Te krasnoludy popełniły największą ze zbrodni. Zamordowały moją córkę. Wróciliście. Pragniecie dowiedzieć się, co w obliczu jako że obie rasy czerpa dzięki jedności obu zbrójcie się w nie. Ja im i wtedy rozwścieliśmy. Pragniecie dowiedzieć wieki temu, bogowie, ta żywa siła może wróciliście. Mimo że to proste pytanie, to nie mam na nie odpowiedzi. Może są tu inne elfy, potrzebują wróciliście. Dobra, udało się całkowicie naprawić. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Hej.